Tak, zima, zima, ciągle zima. Na pewno jak chcecie zimę, możecie zobaczyć ją za oknem. A dzisiaj mam dla Was ponad 20 ciekawostek na temat rowerów. Powiedzmy to sobie na początku, wiele tych ciekawostek jest mocno naciąganych, więc uznajmy, że to są około rowerowe ciekawostki. No to startujemy! Pierwszy rower, czyli w moim mniemaniu dwa koła i napęd, skonstruował Scott Macmillan w 1839 roku. Kolarstwo było jedną z dyscyplin na pierwszych Igrzyskach Olimpijskich nowożytnych w Atenach, a złoty medal zdobył Grek o niewymawialnym nazwisku. Rowerami jeździli m.in. Skłodowska-Curry, Hemingway oraz starał się Mark Twain. Ja nauczyłem się jeździć na rowerku bez bocznych kółek mniej więcej w wieku 6 lat. Pierwszym rowerem przypominającym dzisiejsze konstrukcję był model Safety. Polska nazwa rower pochodzi najprawdopodobniej od oryginalnego producenta modeli Safety, dzisiaj kojarzonego głównie z branżą motoryzacyjną, czyli brytyjskiego rowera. Liż Baston Liż, powszechnie nazywany także staruszką, nie jest najstarszym wyścigiem rozgrywanym po dziś dzień. Najstarszym jest Paris-Brest-Paris, liczący 1200 km i odbywający się co 4 lata, a najbliższy jest już w 2019 roku. Kolebką kolarstwa górskiego jest Templace w Kalifornii i rozgrywany na niej Rebek. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów zostało utworzone w 1886 roku. Rowerem można jeździć codziennie do pracy. Dla niektórych to jest naprawdę niesamowita ciekawostka. Posiadam obecnie około 5,5 roweru. Lance Armstrong nie jest oficjalnie zwycięzcą ani jednego Tour de France. Istnieje piosenka o polskim rowerze Wigry. Wigry, wigry, wigry. Najwięcej rowerów na świecie jest produkowanych w Chinach. Kto by się spodziewał? Jedyną jak do tej pory książką o rowerach, a raczej o rowerze, jaką przeczytałem, to Przepis na rower. Film Mój rower nie opowiada o rowerach. Płakałem po scenie z psem na stacji benzynowej. Pierwszy medal olimpijski dla Polski zapewnili sobie kolarzy torowi w wyścigu drużynowym na 4 km i był to ostatecznie krążek koloru srebrnego. Nazwa konkurencji kolarstwa torowego Madison pochodzi od hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Medalista Igrzysk Olimpijskich, mistrz świata oraz czterokrotny zwycięzca wyścigu pokoju Ryszard Czurkowski po zakończeniu kariery zapytany podczas jednych z wywiadów o to, co najbardziej zapamiętał ze swojej wieloletniej jazdy na rowerze po wielu krajach, odpowiedział, że przednie koło. Oficjalny rekord w godzinnej jeździe na czas należy do Brytyjczyka Bradleya Wigginsa i wynosi 54 km i 526 metrów. Nieoficjalny rekord należy za to do Chrisa Boardmana, który osiągnął ponad 56 km. Jedyną ekipą, która pokonała wszystkie etapy podczas Tour de Pologne w 2016 roku była ekipa Wigrach, która na Wigrach przejechała trasę całego wyścigu wraz z fundacją Rack & Roll, by informować o zagrożeniu, jakim jest rak jąder. Jako jedyni przejechali także odwołany szósty etap. Mój dotychczasowy rekord przejechanych kilometrów w ciągu jednego dnia jest tak słaby w stosunku do moich realnych możliwości, że go nie podam. Chyba o tym ostatnio mówiłem. Jazda pod wpływem alkoholu na rowerze w naszym kraju nie jest przestępstwem, a tylko wykroczeniem, ale radzę nie sprawdzać tego na własnej skórze. Znany youtuber Krzysztof Gonciarz dojeżdża w Tokio do pracy rowerem. Wyścig pokoju był największą imprezą kolarską rozgrywaną w Europie Wschodniej i odbywał się do 2006 roku. Wpisując rower w goglach, jako pierwszy na liście pojawi Wam się wpis z Wikipedii. Moim ulubionym środkiem transportu jest właśnie rower. Mam nadzieję, że podobały Wam się ciekawostki. Jeżeli chcecie coś ciekawego dopisać, macie na dole sekcję komentarzy. Możecie pisać naprawdę o wszystkim, bo jak widzieliście sami, ja tutaj o wszystkim, co tylko miało minimalny związek z rowerem, napisałem. Oczywiście zapraszam Was także do subskrypcji tego kanału, do oceny tego filmu. Ponownie zapraszam do komentowania tego filmu. Zapraszam do sprawdzenia innych moich filmów na tym kanale. Zapraszam na Facebooka, gdzie profil w końcu nazywa się Karol na rowerze. Zapraszam także na moją Strawę, gdzie też znajdziecie mnie pod nazwą Karol na rowerze albo Karol Rompaulo, jakoś tak wymyśliłem sobie z dupy nazwę. Dobra, na razie dziękuję za uwagę. Cześć!